To jest ten sam dzień. Tylko nałożyłem inny podkoszulek, żeby wam po prostu się nie myliły filmiki. No co, będzie kilka filmików w jednym podkoszulku. Tu powiesz tak, to już oglądałem. Nie, jeszcze tego nie oglądałeś, bo tutaj jest gadający łeb sugiera w czarnym podkoszulku. I w ogóle to jest taki zabieg socjotechniczny. To mi już nie jeden podpowiadał, że najlepiej bym się wbił w jakiś gajerek, zapiął krawacik, nie? A czarny to w ogóle ludziom się kojarzy, że jesteś autorytetem. Czarny, daj sobie jakieś dobre światło, najlepiej z tyłu, że jesteś już kuźwa, no w chuj na masę rozwinięty, oświecony, no to wtedy i machaj tymi rękami, nie? Coaching, tak to się nazywa, coaching. Jesteście zajebiści, jesteście wszyscy dziećmi bożymi, wszyscy kuźwa jesteście już zwycięzcami, nie? No tak machaj, gubem, coś tam przyrapuj. Dobra, koniec wygupów, minuta minęła, rozgrzeweczka. No w sensie doświadczenia, ale was nie interesują takie doświadczenia. No mam mówić o Putinie, Ławrowie, Szojgu, Kadyrowie, Prigożinie. Nawet nie wiecie, kto to jest Prigożin, nie? No co tam was interesuje, kiedy ten bunkier nuklearny budować? Czy w ogóle budować? Panie Marku, kiedy te grzyby? Jeden ze strachu. A drugi właśnie z ulgi. Z ulgi. Ludzie są dziwni, nie? To taki śmiech, taki żart, nie? Jak to się mówi, angielski żart, taki śmiechy, chichy. No. Dorian Yates był Anglikiem, nie? Jest. Dorian Yates, Mr. Link. W tym podkoszulku od razu więcej wyciskam, nie? Ten podkoszulek ma 20 lat, ja trochę sobie żartuję. 20 lat podkoszulek, kiedyś będę u niego na seminarium w Warszawie, nie? Spoko, bardzo fajny człowiek. No. Dobra, do tematu, żeby nie odbić od tematu. Tak, ludzi to ciekawi, bo wcześniej do nich to nie docierało. Wystarczyło ostatnie dwa słowa przeczytać w jednej z moich książek. Nawet jak nie chciało mu się czytać, no to chociaż tam ostatnią stronę ich przeczyta, nie? To ci, co przeczytali, to szydzili. Już mi się we łbie pojebało, nie? A teraz jednak ten temat ciekawi, prawda? Bo się pojawiło w chuj fałszywych proroków, którzy straszą. Zależy wszystko, jak spojrzeć z której perspektywy, jak to... No z jakiej perspektywy? No kuźwa, no każdy jest inny jak płatek śniegu. To z której perspektywy na to wszystko spojrzeć? No zależy, z jakiej perspektywy na to wszystko spojrzeć. Ogólnie, summa summarum, na końcu nie, to będzie zajebiście, będzie apokalipsa. Apokalipsa, nie ma się czego bać. No to ludzie sobie wkręcili, że to będzie w lipcu. No nie wiem, czy to będzie w lipcu. Bóg to wie, czy będzie w lipcu. Są pewne informacje w Biblii, ale to też trzeba czytać sercem. Nie to, że tam każde słowo roztrząsać kuźwa jak na durszlaku. Nie, sercem i przyjąć to wszystko. I... Dobra, powiedz, co tam się więcej dowiedziałeś. Co tam, srotam. Najlepiej tam, pani Darku, mnie to najlepiej interesuje właśnie. I co będzie jutro? To będzie przyszłość, bo tutaj jest jeden kanał, drugi 50. Oni to mówią o tej właśnie przyszłości, a Pan o tej przyszłości nic nie mówi. No i właśnie po tych owocach ich poznacie. Bóg ma pieczęcie, zrywa pieczęć jest. I się dzieje. To nie jest tak, że to jest plan. Który punkt po punkcie jest wypełniany. Ale to nie jest tak, że to jutro już jest wykreowane, ono jest, a my się przesuwamy w linii czasu. I tylko jak te cielątka, tylko mamy doświadczać. Nie. Zawsze masz wybór, pójść w lewo, czy pójść w prawo. Tak jak teraz miałem z tym łukiem triumfalnym, nie? Zawsze jest wolny wybór. Właśnie ludzie się pytają, czy jest wolna wola, czy w ogóle istnieje wolna wola. Jak najbardziej istnieje wolna wola. Czy może jesteśmy jednak marionetkami, które są sterowane przez wyższe siły? Ale jeżeli ta wyższa siła to ty, tylko z takiego wymiaru, który to lepiej to wszystko ogarnia i nie to, że cię steruje, tylko ci podpowiada, by cię nie utracić, byś doświadczył tego, co
zamierzasz z tym wyższym ja doświadczyć, to co w tym złego? Ludzie się boją zmian generalnie, prawda? Większość ludzi się boi zmian, bo zmiana kojarzy się z czymś gwałtownym. Rewolucja to jest gwałtowna zmiana, ewolucja to jest powolna zmiana. A tutaj nagle ludzie wyczuwają, że idzie gwałtowna zmiana. No i nie będziesz się nudził przynajmniej. Nie będziesz powielał schematu. Nie będziesz żył jak w transie, jak na taśmie. Zawsze myślcie pozytywnie. Nie to, że taki slogan, myślmy pozytywnie, no, keep smiling, rano się budzisz i keep smiling, nie ten głupi keep smiling, taki zrozumiały, no. Nie wiem, czy was interesują przygody wobec Putinem, Ławrowem, Szojgu, Kadyrowem, Prigożynem. Ostatnio tego mam najwięcej. Zerkam na tamtą stronę, co tam się dzieje. Zerkam do narodów. Jakkolwiek by to zabrzmiało, do narodów. Patrzę, jakie są narody w obie. Każdy naród emituje energię. Każdy naród jest inny, ma inną cechę. My, Polacy, mamy określoną cechę. Zależy też, w którym miejscu, jakie województwo, czy bliżej wschodu, czy bliżej zachodu, bliżej północy, południa. Różnie, ale generalnie emitujemy jedną energię. Naród niemiecki emituje inną energię. Naród rosyjski inną energię, ukraiński inną, a Ameryka Południowa, Łacińska jeszcze inną. Można wrzucić do jednego gara? Prawie, że można. Nie. Nie wiem, czy was takie rzeczy interesują. Najchętniej to byście chcieli dowiedzieć się, co tam punkt po punkcie w kalendarzu. Nie wiem, panie Darku, ale to chociaż te maski, niech pan podpowie, czy ten płyn Lugola. Ja o płynie Lugola już wcześniej mówię. Dobrze. Tyle rozgrzeweczki. Powiem tak. Jeżeli ktoś ma rozum, jest inteligentny, uważnie siebie słucha, uważnie też mnie słucha, to zrozumie. Dużo rzeczy zrozumie. I niektóre rzeczy nie mogą być kładzione łopatą. O świętych rzeczach się nie mówi łopatą. Ja owszem, nieraz tam z jajem do tego podchodzę, tak żeby do ludzkich serc dotrzeć, ale wprost łopato nie potrafię powiedzieć. Nawet nie musisz czytać moich książek. I wystarczy przeczytać jedno, dwa słowa na końcu w jednej z moich książek, które te słowa pisałem ponad 10 lat temu. Jak pisałem te słowa i dałem do ludzi, to był śmiech. To było wyszydzanie, to było depchnięcie. A teraz, jak wam do dupy zajrzało to i tamto, to nagle chcecie wiedzieć więcej. Wiedzcie o tym, że w tym momencie właśnie, kiedy się wypełniają proroctwa, żadna... Jaki jest pożytek z proroctwa w momencie jego wypełniania? Właśnie to jest moment, kiedy się pojawiają fałszywi prorocy. I ja nie mam zamiaru łokciami między tymi debilami się rozpychać. No, wyrzuciłem to z siebie. Poza tym, jeżeli przyjdzie do mnie Bóg i powie, przychodzi do mnie Bóg, teraz trochę jest przerwy, bo się na niego obraziłem. Obraziłem się na ludzkość, obraziłem się na Boga, zamknąłem się w sobie. Ale jak przyjdzie do mnie Bóg i powie, nie bądź cukier cipa, i powie, przekaż to im, no przekażę. Może to mam przyjść jak złodziej do ludzi. Żeście się nad tym zastanawiali? Może to właśnie ma przyjść, tak jak jest napisane w pismach, jak złodziej. I myślicie, że ten, który teraz o tym mówi,
o proroctwach, albo prorokuje, że to będzie jutro, że to będzie na jesieni, albo srak, albo tak, to jest ten, którego trzeba słuchać. Jak jest napisane, że ma przyjść kurwa do was jak złodziej, gdy psy zaczną zachowywać się jak ludzie, wiedzcie, że koniec jest bliski. Nie rozkminiajcie jak na durszlaku tych słów, tylko po prostu. A nie, że zaraz, o mój piesunio to się zachowuje jak człowiek, bo ma już cmentarz. Bo są cmentarze dla psów, bo są hotele dla psów. To już było. Mają się zachowywać jak ludzie. Wtedy koniec będzie bliski. Ja wiem, że ludzie się generalnie karmią takimi sensacjami, lubią tam, żeby napięcie wzrastało, bo to właśnie utrzymuje umysł w takim lunatycznym transie. Nie trzeba kawy pić, nie trzeba brać narkotyków, nie trzeba chlać, tylko wystarczy takie filmy pooglądać i to nakręca ludzi, nie? Nie, zachowajcie spokój, zachowajcie zdrowy rozsądek. Nie wierzcie fałszywym prorokom. Wyczuwajcie tych fałszywych proroków. Tak jak ludzie się mnie pytają, co ja sądzę o tej książce, co ja sądzę o tym kanale, co ja sądzę o tym polityku. Zachowajcie spokój. Zachowajcie spokój. Co by nie było, zachowajcie spokój. Dobrze. No to może odpowiem na takie pytanie. Trochę długa ta rozgrzewka, nie? Zapisałem sobie takie pytanie. No będą te doświadczenia, nie ma sprawy. No, ja nie wiem, jak to. Ja wolę z wami współpracować, jak biofeedback powstanie. Biofeedback, nie? Tak jak z tym łukiem triumfalnym, to powstał biofeedback. Ja bym nie miał odpowiedzi, gdyby nie wy. Nie miałbym odpowiedzi, gdybym też nie ja wrzucił tej informacji. Powstaje biofeedback, powstaje pole wspólne mentalne, jest odpowiedź. Przyjdzie Bóg, powie: przekaż im to i to, to przekaże. A może nic nie powie. Boją się ludzie jutra. Bądź dla nich pocieszycielem. Pocieszycielem bądź dla ludzi. Pocieszycielem. Samo słowo, że mam być pocieszycielem, to już wywołuje strach. Czytam takie pytanie. Czytam pytanie. Przepisałem sobie. Miałbym laptopa, nie? Tylko go złożyłem na głowie. Nie złożyłem. No to bym sobie przeczytał z laptopa. Czy brałeś pod uwagę, że świat OB... Będzie takie trudne, ciężkie pytanie. Czy brałeś pod uwagę, że świat OB, jakkolwiek realny, obiektywny i prawdziwy, może być kreacją umysłu doświadczającego OB? I takich światów może być miliardy, tryliardy, bilionów. Tak wiele, ile takich doświadczeń. W realności, gdzie przestrzeń nie ma znaczenia, wydaje się to być możliwe. Ja doświadczyłem OB i wiem, jak realny i prawdziwy i obiektywny wydaje się ten świat. Tamten świat niefizyczny. O. I tutaj dałem drugie pytanie od niego, ale to nie wiem, czy od razu. No, nie. Darek, ja kupię obrazy w ciemno, płacę z góry, podaj cenę. Nie, no. Tak, gościu mnie skorumpował i odpowiem mu na to pytanie. Nie, mogę na inne pytanie odpowiedzieć.
Jak zasypiałem, to sobie tutaj właśnie rozkminiałem to twoje pytanie. Ja wiem, ale jak to pytanie ugryźć, jak sformułować odpowiedź na to pytanie, tak żeby do ludzi dotrzeć i żeby zrozumieli. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak przesunąłem fazę, to w twoim przypadku, słuchajcie, każdy jest jak płatek śniegu, no każdy jest inny. W twoim przypadku tylko odpowiednia ilość i jakość doświadczeń da odpowiedź. Więcej doświadczeń, niech te doświadczenia będą ilościowe i jakościowe, będziesz wtedy wiedział, a nie będziesz miał taką rozterkę, czy to jest wytwór umysłu, czy po prostu prawda. No i mam taką też drugą odpowiedź, mi się pojawiła. No najlepiej jakbyś spotkał wyższe istoty w obę. Wyższą istotę w obę. I sobie wtedy jak powrócisz, zadał pytanie, czy twój umysł byłby w stanie stworzyć taką wyższą istotę, która tak emanuje, tak mówi mądrze, tak cię dobrze zna. Umysł to jest narzędzie tego świata. Można powiedzieć emanencja mózgu. O, emanencja mózgu to jest umysł. No i tutaj takie podam jedno z moich pierwszych doświadczeń, które powinno ci więcej rozwiać w głowie. Bo pewnie też tak ludzie, nieraz moje też Słowacy, to jak na durszlaku rozkminiają każde jedno słowo, kuźwa, jak w Biblii, to jest po prostu powalone. Pamiętacie, jak miłość i wolność poza ciałem opisywałem takie doświadczenie? Ja mam cały czas to w głowie. Sam stworzyłeś ten obszar, wydał ci się bardziej atrakcyjny niż lot nad blokami. Obszar stworzyłem, nie? Ale kto to powiedział? Też mój umysł to powiedział. Pojawiła się w tym obszarze stworzonym przez umysł obserwatora kula świetlna, która zaczęła emitować energię i zaczęła do mnie przemawiać. Najpierw pojawiła się taka energia nawet tej mowy z daleka, potem ten wpadło do głowy niczym płyta winylowa. Jak płyta winylowa się kręci i ma ścieżkę swoją, nie, to na początku słyszysz taki trzask, szum, a jak się w to wsłuchasz, to jest potem takie dostrojenie i masz dostrojenie do tej istoty wyższej, nie? I ta istota mi powiedziała, sam stworzyłeś ten obszar, wydał ci się bardziej atrakcyjny niż lot nad blokami. Jedno z pierwszych moich wyjść takie było, że ja wyszedłem i się zdziwiłem, kuźwa, powinienem lecieć no, w innym miejscu, to nie jest świat fizyczny, co to kuźwa jest, nie znałem sobie sprawy. I potem nawet sobie uświadomiłem, że to, co się wyłaniało zza horyzontu, to było tworzone, ale to właśnie była jedna z tych takich płytszych faz, które tak są kreowane, ale są fazy wyższe, które nie sposób wykreować. Mam niektórzy sobie wkręcają, czy tam na tych kursach pseudo-obe macie wkręcane, czy o świadomym śnieniu, że jak wyjdziesz, to sobie tam wszystko stworzysz. No, za przeproszeniem, wuja, prawda? Nie, no to sobie spróbuj na tych dalszych fazach cokolwiek wykreować, stworzyć. No nie. Tam jak głową uderzysz w jakiś beton, to czujesz ból. Na dalszych fazach w sensie też i dostrojenie lepsze. Tam jak na przykład będziesz chciał zwiedzić piekło, będziesz, tam ci ludzie odczuwają ból i to zajebisty ból. To nie jest taki ból fizyczny, tak jak tutaj, nie. To jest narastający, olbrzymi, nakręcający się ból, który pnie się w nieskończoność. To nie jest taki zwykły ból fizyczny, że cię odcina i tracisz przytomność, czy do pewnego momentu tam o skali od 0 do 10 i stop. Nie, to jest narastający, potężny, potworny ból i to wszystko cię boli, kurwa. Cały rdzeń, całe to jestestwo boli. Wszystko boli. Cały ty jako wibracja, jako energia odczuwasz zajebisty ból. Nawet... No to był przykład z piekła, nie?
Ale nawet Monroe, jak był w dalekiej podróży, to odczuwał to wszystko. To nie jest tak. To nie sposób, żeby mózg to czy umysł wytworzył. Zresztą umysł to jest naprawdę bardzo płytkie narzędzie. To jest bardzo płytkie narzędzie. No. Ale jak płytkie narzędzie? No zobacz, jak ci umysł funkcjonuje, jak się budzisz rano. Jest zwolniony, tak? Jeszcze te myśli się pojawiają takie powolne, łagodne, przepływają łagodnie, nie? A teraz pojawia się stres, albo na przykład mocna kawa, umysł przyspiesza. Wieczorem znowu umysł zwalnia. Nieraz umysł cię porwie gdzieś. Gdzieś cię porwie w jakąś podróż mentalną i stracisz na chwilę część swojej świadomości, zamyślisz się. To jest narzędzie. To jest narzędzie, które przynależy do tego świata, ściśle do mózgu, ale ty nie jesteś umysłem, ty nie jesteś mózgiem. Ty jesteś, no można powiedzieć, to takie no, zwykłe, proste słowo, energią. Ty jesteś energia, energia. No, bo to właśnie kolega ma dylemat. Czy brałem pod uwagę, że świat w obojgowym realnym może być po prostu ułudą tego umysłu, że umysł to wszystko wytwarza, tak? Ja w takiej sytuacji na początku miałem często takie dylematy, ale jak miałem już więcej tych doświadczeń i te doświadczenia były jakościowe, to już ten dylemat poszedł na plan drugi. No ale niektórzy też sobie zadają pytanie, czy ja tak. Bo pod tym pytaniem też może być przykryte drugie, takie bardziej podświadome, czy ja biorę pod uwagę, że mogę być w błędzie. To, co ludziom przekazuję, może też po prostu wpływać na innych ludzi. Jeżeli ja jestem w błędzie, to ludzie będą w błędzie, tak? Biorę też to pod uwagę, że mogę być w błędzie. Tak. Wszystko staram się w miarę ostrożnie, może nawet niekiedy za bardzo asekuracyjnie przekazywać. Powinienem może bardziej z grubej rury przekazać, tak jakby niektórzy pragnęli, nie? Ale ja nie będę działał pod publikę, ja to wszystko wam chcę ostrożnie, łagodnie, nie? Bez wstrząsów jakichś większych. Także taka sytuacja. Nie, straciłem myśli, zaraz to będę ciągnął dalej, bo to jest naprawdę dobry temat, taki do rozkminy. No, na przykład w czasie operacji. Czyli nie ma. W czasie operacji miałem takie doświadczenie też fajne. Ostatnio miałem operację na biodro. Nie było w znieczuleniu ogólnym, czyli w narkozie, tylko był podawany zastrzyk w kręgosłup. I w czasie tego doświadczenia. W czasie tej operacji też miałem takie ciekawe doświadczenie. Nogi mi wyszły niefizyczne. Czy może pan ruszać nogami? No, wiedziałem, że to standardowe pytanie. Pytają się po prostu, czy znieczulenie już się rozkręca. No i ja mówię, no jeszcze kciukami, bo u stóp to jest taki punkt, który jest najbardziej oddalony w odczuciu. I na przykład, jak będziesz chciał wrócić do ciała, albo wyjść z ciała, to się skupia na tych kciukach, czy możesz je nimi poruszać, nie? No mówię, no tak, tymi kciukami jeszcze mogę. Mówię, już nie mogę ruszać. Może pan zaraz poczuć mrowienie i ciepło. O kuźwa, no czuję mrowienie i ciepło. Rozkręca się to znieczulenie, nie? I znieczuliło mnie, no aż za bardzo, pod przeponę poszło tam trochę. Oddechu ciężko mi było zabrać, bo znieczuliła się też przepona. No ale dałem radę, wytrzymałem. Mówię, spoko, działa. Działa, dobre znieczulenie, nie? Ale wiedziałem, że mogę w tym momencie poeksperymentować. Operacja trwała 2 godziny. Położyli mnie na boku. Trochę trzęsiawki dostałem, bo mi podawali cały czas coś, to było niepotrzebne. Trochę mnie to schładzało. No, takie trzęsiawki, zimno mi było, nie? Strasznie mi było zimno. I się zapytam, a nogi się trzęsą?
Nie, nie trzęsą. No to dobrze, żeby tylko dobrze zoperowali, nie? A tutaj się trząsłem, zimno było mi od pasa w górę. No i takie doświadczenie prowadziłem w czasie operacji, że na siłę, na początku czułem taki opór. Poczułem taki opór i wyłoniłem te niefizyczne nogi. Tak, nogi fizyczne były na stole i noga jedna fizyczna była operowana. Hardcore, że krew kurwa na sufit chlapała, nie? A nogami niefizycznymi machałem sobie, bo to było tak na boku, sobie leżałem na boku, nogami sobie machałem i udawałem, że pływam. No. No i teraz takie pytanie do kolegi, no takie doświadczenie, nie? Czy to był wytwór mózgu, czy to był wytwór umysłu? Ja jako doświadczony obenauta wiedziałem, że muszę użyć takiego lekkiego oporu, żeby wypchnąć te nogi niefizyczne z ciała fizycznego. Je wypchnąłem i normalnie odczuwałem, że mam nogi, a jednocześnie wiedziałem, że nogi fizyczne są operowane. Ot, taki dylemat, nie? Ale czy to jest jeden z takich dowodów na istnienie ciała niefizycznego? No jest. Tylko to trzeba doświadczyć. No nie daj Boże, nie życzę komuś operacji, nie? Wcześniej jak byłem, dużo, dużo wcześniej, to ja to opisuję w jednej z książek, to miałem operację w znieczuleniu ogólnym i też było doświadczenie, nie? Też było doświadczenie. Dużo ludzi takich rzeczy doświadcza. Tu nie ma innego wyjścia, jak po prostu własne przeżycie tego. Jeżeli ty masz dylemat, czy to się dzieje w mózgu, czy to się dzieje w umyśle, to znaczy, że tych doświadczeń masz za mało. I tych doświadczeń, bo jesteś niedowiarek, jesteś sceptyk, to tych doświadczeń musisz mieć więcej i muszą być to doświadczenia takie jakościowe, wstrząsające. Jeżeli to jest oczywiście twoim życzeniem, bo jeżeli inna część ciebie chce jednak tutaj być bardziej zakotwiczona, bardziej w tej materialności, no to się zamkniesz na tamten świat, tak jak ja ostatnio. Nie tyle, że się zamknąłem na tamten świat, ale zamknąłem się właśnie na Boga, zamknąłem się na Jezusa, zamknąłem się na niebiosa. Zamknąłem się też na ludzi. No to niedobre, to niedobre. No teraz wraca to wszystko. Wraca to wszystko, nie? Dlaczego się zamknąłeś? No właśnie z powodu, że mi nie chcą pomóc. Że mi Bóg nie chce wyleczyć, Jezus, nie? Tylko muszę iść na to pieprzone operacje. No ale już jest po wszystkim dobrze. Dobrze, wszystko elegancko, nie? Trzy części cyborg ma. Trzy części z kodem paskowym. Mam kod paskowy. Chciał kiedyś na lotnisko przejść przez bramkę, nie? No to proszę bardzo, mam w sobie tytan, kobalt, wanad, czy jeszcze coś tam, nie? Gwarancja 50 lat, mogę skakać ze spadochronu, kuźwa. No, także taka sytuacja. No to tutaj, jak już poruszyłem temat zdrowia, lecimy dalej, to sobie to skreślę. Jak poruszyłem temat zdrowia, to może tutaj właśnie o tym jeden ze słuchaczy, i to podejrzewam, może nawet nie jedna osoba ma problem ze swoim zdrowiem i potrzebuje pomocy. Samo uzdrowienie, jakieś dobre, sprawdzone metody. Dobre, sprawdzone metody na samo uzdrowienie. Po pierwsze, nie szukaj metod. Jeszcze inaczej, szukaj metod na samo uzdrowienie, ale w każdym jednej dziedzinie. Nie odrzucajcie medycyny konwencjonalnej. Absolutnie. Nie ma na co czekać. No ale dobra, załóżmy, że ktoś ma chorobę nieuleczalną, niech to będzie nowotwór. No i myślę, że to jest wyrok, że umrze. Różnie z tym bywa. Jeden umrze, drugi przeżyje. Ale ten, co przeżyje, też umrze, tylko później. No to żeś kurwa sugier pocieszył. Nie, nawet ten zdrowy też umrze, nie? Chirurgia i tyle, nie? Jak mam tutaj znaleźć dla ludzi pocieszenie w samouzdrowieniu, jak ja sam zwątpiłem. Sam zwątpiłem, nie? Dopiero mnie lekarze wyleczyli. Co ja nie robiłem, żeby się samouzdrowić na to biodro pieprzone? Teraz już nie pieprzone, nie? Teraz już wytrzymałe.
Wszystko próbowałem. I suplementy, i dobre odżywianie, i w OB, i sugestia, i autosugestia, i wkręcanie sobie, że jest zajebiście, że wszystko w porządku, że no, świat mnie kocha, że Bóg mnie kocha, że mnie tak nie zostawia. Wszystko kurwa co możliwe, i nic to nie dało. No to. Znaczy, co ja będę mówił, co ja będę kuźwa ściemniał, jakieś farmazony pierdolił, chirurg pomógł, piła. I tyle, wypierdolili to i to wszystko. Człowiek był głupi, nie miał asertywności w sobie, tak zapierdalał jak koparka przez życie i to tak wysiadło. Niektórzy dostają jakieś nowotwory, raki. Może to być też inna jakaś choroba i ciężko ją wyleczyć. Jak to wyleczyć? Działajcie na różne sposoby. Tylko bez żadnych głupich ruchów, że se wydasz na jakiegoś kurwa znachora, który ci oskubie z kasy. No nie bądź głupi. Nie bądź głupi. Przede wszystkim, co mi się rzuca do głowy w tej chwili, to dobrze się wysypiaj. Ja generalnie mam problem ze snem. Przez to obę też mam problem ze snem. Ja mam płytki sen. Czujny sen. Ciężko mi jest zapaść w taką głębię regeneracyjną. To nie jest dobre. To organizm wykańcza. No, w ciągu dnia muszę być, staram się być mocno aktywny, żeby ten sen był mocny. Nie? Dobrze się wysypiaj. Dobre odżywianie, zdrowe odżywianie. Ktoś mówi, warzyw dużo. No kurwa, warzywa to tak chłoną to gówno, że no chyba, że masz swój ogródek, no to masz swoje warzywa. A jak nie, no to kiełkownicę kupię, no drugą 50 i kiełki zjedz. Ale nie tylko kiełki, no. To, co nasi przodkowie jedli w tej szerokości geograficznej przede wszystkim i zbilansowana, zdrowa dieta. Nic, żadnych jakichś ruchów gwałtownych, jakichś głupich, bo to tylko sobie wkręca, że to ci pomaga, to ci nic nie pomaga. Ostatnio eksperymentuję taki suplement, no to on tam mi pomaga na taką przypadłość. Kurwa, jako przypadłość. No, staram się drugie biodro prewencyjnie oszczędzać. I mam taki suplement. Pierwszy stosowałem, to taki chuju-muju, a drugi pół roku, co prawda. Dużo pomaga. Nieraz suple pomagają, tylko w dużych dawkach. Nie. No ale tutaj to mi profesor powiedział, że drugie biodro masz w porządku. Bo mi kurwa, kto to mnie nie odwiedzi, co oni dopiero pierdoli, a jak drugie biodro, bo u kolegi to wysiadło drugie, no i trzeba było drugą operację robić, no kurwa, zajebiste pocieszenie, nie? No i profesor powiedział, że kurwa, nie wprost, ale głupolów nie słuchał, bo drugie biodro mam dobre. Każdy, widzicie, skupiony na tym zdrowiu pierdolonym i też się zastanawia, jak przyjdzie zgon. Jakie to będzie zdychanie? Czy takie, czy siakie, czy srakie? Jak leżałem w szpitalu, to powiem wam dobrze, że nie ma zezwolenia na broń, bo jakby leżała obok, to bym se w łeb strzelił po operacji. Kurwa, straszne to było. Okropne. Naprawdę, bym nie patrzył na wszystko, czy rodzina, czy nie rodzina, czy Bóg, czy Jezus, czy piekło. Najwyżej bym sobie mówił, kurwa, zwiedzę sobie dobrze piekło, w łeb bym se wyjebał, aby sama szyja została. Taką miałem bezsenność, że to jest masakra. Nie mogłem zasnąć w ogóle. Wyobrażacie sobie po ciężkiej operacji nie spać w ogóle przez 3 doby. To palpitacji serca dostałem. Strasznie, no mózg czułem, jakby mi się gotował, jakby miał ogień w mózgu, w całym ciele. Okropne to było. I jednocześnie nie mogłem się ruszyć, kurwa, straszne. I tylko sobie myślałem, kurwa, jakbym miał zezwolenie na broń, ta broń leżała, tak sobie dywagowałem, to naprawdę bym sobie wyjebał w łeb. Dobrze, że nie mam zezwolenia na broń i tej broni nie mam. Niektórzy tam mają, ale to nie wiem, czy to jest dobre. W jednym, drugim sejfie, no masz gorszy dzień, se w łeb strzelisz, no bez sensu.
No, mam czujny sen. No tak mówię o tym wszystkim, żebyście widzieli, że to nie jest tak lekko, słodko, że kurwa nie tylko jeden cierpi. To słuchajcie, miałem taką bezsenność, że po prostu pierwszy raz w życiu czułem, że mdleję. Tylko że z racji tej, że ja jestem stary obenauta, no to wiedziałem, że się faza przesuwa. Tylko z racji tej, że była też palpitacja serca, tachykardia, czułem, że mrowieje mi wszystko, ale to nie były wibracje, tylko odcinanie już umysłu. Całe to, co widzę przed sobą, to mi zaczęło gasnąć dookoła. Stworzył się taki tunel, kurwa, pisk we łbie. No to było przesunięcie fazy gwałtowne, ale wiedziałem, że jak kurwa coś pójdzie nie tak, to mogę już tam fazę zostawić na stałe, nie? Serce stanie, czy chuj wie co. Ostatkiem się wstałem, gdzie tam to masz takie chwyty u góry, się chwyciłem je i zasiadłem na łóżku. Siadłem sobie na łóżku i zacząłem taką autoanimację. Chwyciłem się, kurwa. Wiecie, jak jest autoanimacja? Takie ruchy kaszlące, żeby serce złapało rytm, żeby się natlenić. Tylko kilka takich kaszlnięć i głębokie, powolne oddychanie, żeby natlenić organizm, nie? I powoli czułem, jak ta faza mi z powrotem wraca do świata fizycznego. Coraz więcej widzę, już nie jest to widzenie tunelowe, takie, że kurwa mi wszystko gaśnie, mroczki już się zaczęły wycofywać. Oddech nie za dużo, żeby też nie wełby się nie zakręciło. Chyba z 5 oddechów brałem, takich głębokich, i potem znowu buch, 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 żeby wyrównać rytm serca. Kurwa, taka przygoda, że ja pierdzielę. Gościu, który ze mną leżał obok, wiedział, że coś jest ze mną nie tak i się mnie pyta, czy zadzwonić po pielęgniarkę, a ja kurwa nic mu powiedzieć nie mogłem w ogóle. A naprawdę mówiąc przez tego gościa, bo tak chrapał. Cały czas kurwa chrapał. A jak nie chrapał, to łaził, kręcił się. Albo sodę pił, nie? Bo teraz ludzie mają wkręcone, że w chuj tej sody pić, to w chuj będziesz zdrowy. I tak wypił tę sodę, to czkał, czkał. Jak nie chrapał, to czkał, albo się kręcił, łaził. I po pielęgniarkę. No i przyszły pielęgniarki, ja tak na tym łóżku siedzę, bo to takie łóżka ortopedyczne, no, z takimi wzmocnieniami po bokach. Rurki się trzymam, o tako, że tutaj rurka, nie? Taka rurka, i się o tak otrzymam rurki. I taki kurwa biały jak zombie. Mówi, co pan? Coś pan jest? I ja łeb podniosłem, nie? Dlaczego pan się nie położył? A ja kurwa nic nie mogę powiedzieć, nie mogłem. Nie miałem siły mówić, nie miałem siły się położyć. A dlaczego jeszcze miała zaczęła pierdalać, że czego się nie położy? Co mi się tak wyjebie zaraz się. Biodro mi się świeże po operacji zwichnie. Narobię kurwa łany i bity sobie, nie? Kto mi pomoże? Po to wszystko mówię, że nieraz jesteśmy zdani na siebie. Jesteśmy zdani na siebie. Nie ma wyjścia, jak przejść przez te doświadczenia, jak przez to cierpienie. Tak jak niektórzy myślą. Nie muszą cierpieć. Kurwa, nie muszą cierpieć, człowieku. I człowiek nie chce cierpieć. Człowiek nie jest jakiś masochista, sadysta. Tylko tak życie się układa i kurde, co zrobisz? Ja jak leżałem na tym stole operacyjnym, bo sobie się leży na boku i miałem taką telepawkę, że już myślałem, że po prostu kurwa zejdę, to ja normalnie Boga wołałem, żeby mi pomógł. Weźcie kuźwa tę telepawkę, weźcie mi ukrycie jakimś ciepłym astralnym kocem, żeby było mi ciepło. Nikt nie przyszedł. Nic. Musiałem to przeżyć, przecierpieć. I potem się wkurzyłem, obraziłem się na Boga, że mi nie pomaga. No to nie jest dobre, bo potem nie ma tej więzi. Znaczy oni przychodzą, cały czas przychodzą, nie? Ale już ta więź się odnawia. Zawsze sobie w takich momentach przypominam, jak Jezus nawet zwątpił w swojego Ojca. Wisiał na krzyżu. Nawet przed tym, jak wisiał na krzyżu, to mówił:
Jeżeli to jest możliwe, Panie, odchyl ten kielich goryczy, że nie chcę, nie. Albo jak kiedyś do mnie przyszedł Jezus i taki w oczach miał też taki żal, że poszedł na ofiarę. To jest, mi się, że radośnie poszedł na ofiarę. Nie poszedł radośnie. W bólu, cierpienie też czuł. No. Smutno się zrobiło, nie? Po prostu to jest życie ludzkie i nigdy nie ma wyjścia, trzeba doświadczać pewnych rzeczy. No.